Wąsła kolejne mity historyczne dzisiaj. I te mity historyczne będą już od 81 do 90. Zawsze zapominam wspomnieć o tym, że warto, żebyście zasubskrybowali i być może pomogli finansowo na Patronite, Teraz pamiętam o tym, dlatego że mam zapisane, co Wam dokładnie powiem, i dlatego pamiętam. Normalnie jest tak, że kiedy no zabieram się za robienie filmu, to myślę już o tym, co Wam opowiem, i już zapominam poprosić o to, żebyście mnie wspierali na Patronite. Więc proszę teraz, skoro pamiętam, bo sobie zapisałem, o czym Wam opowiem. Także jeżeli chodzi o to, co jakby w ramach tego. Że ktoś mnie wspiera na Patronite, co jakby jest do uzyskania, bo to jest tak. No jest powiedziane na stronie Patronite, co tam jest, można zamówić u mnie konkretną książkę, konkretne zagadnienie do omówienia. No, ale ostatnio, chyba nadążam z tym, co się w świecie dzieje, więc nawet nie musicie mi zadawać, bo i tak omawiam to, co się dzieje w miarę możliwości. Natomiast. To, że mnie wesprzecie na Patronite, to to będzie skutkować tym, że ja będę lepiej po, poinformowany, tak? Więcej się dowiem, kupię więcej książek, więcej rzeczy porównam, więcej rzeczy sprawdzę. Bo ym, jeżeli ktoś. Yy, bo to jest tak, każdy historyk popełnia błędy, tak, każdy historyk coś tam yy, koncentruje się na czymś, żeby coś zbadać, coś innego już nie dopatrzy, bo się koncentrował na tym zagadnieniu, tak? W związku z tym. Im, Im więcej ja czytam, im więcej się rozwijam, tym, tym będzie to lepszej jakości i będzie mniej takich sytuacji. Czasami mnie pytacie, co zrobić, kiedy są dwa filmy na podobny temat i jeden jest późniejszy, drugi jest wcześniejszy. No to yy, radzę oglądać ten późniejszy, ponieważ ja, jak to mówi Andrzej Duda, cały czas się czegoś uczę. Tylko ja się naprawdę czegoś uczę, a nie mówię, że się czegoś uczę, bo. Andrzej Duda to chyba nasz kochany prezydent, to chyba nawet zapomniał języka angielskiego w gębie, którego już trochę umiał wcześniej. Także on się oducza, a ja mówię, że się cały czas czegoś uczę i faktycznie się czegoś uczę. Kolejna rzecz to to, że staram się mówić jak jest, a to nie jest takie proste, bo jak ktoś przychodzi wbrew pozorom, bo jak ktoś przychodzi i ma swoją już agendę ideologiczną, na przykład ja nie mam swojej agendy ideologicznej tak naprawdę. Ja jestem oczywiście liberałem, ale to nie znaczy, że ja chcę, że wszyscy byli liberałami. Ja tylko mówię, co liberał może odpowiedzieć na dominujący w Polsce nacjonalistyczny dyskurs, tak? bo to jest tu istotne. Także hmm, po prostu robię to, bo inni liberałowie się za to bardzo kiepsko zabierają albo wręcz kopią się sami w tyłek, jak na przykład kanał Kultura Liberalna znowu zaprosił zdaje się Andrzeja Nowaka. To jest w ogóle skandal, że takiego człowieka, głównego propagandystę PiSu i PiSowskiego nacjonalizmu zapraszać. To naprawdę trzeba być walniętym. Nic nie rozumieć z historii. Także ja takich błędów nie robię i staram się mówić jak jest, czyli Piotr Napierała mówię jak jest. Tylko ja naprawdę mówię jak jest, a nie mówię, że mówię jak jest. Tak samo jak naprawdę się czegoś uczę, a nie mówię, że się cały czas czegoś uczę. Aha, i jeszcze jedno. Mój program, mój kanał jest kanałem niezależnym, którego możecie wspierać na Patronite i mój kanał jest naprawdę kanałem niezależnym, a nie połączonym z całą masą pisowskich gazet pseudohistorycznych, tak jak w przypadku kanału Zychowicza, przynajmniej do niedawna było. E, także e, macie the real deal, tak, macie prawdziwy produkt, a nie jakieś tam ećki pećki. Także, za, e, także zachęcam do patronowania. Wtedy będę wiedział jeszcze więcej i jeszcze ciekawsze rzeczy Wam opowiem, i jeszcze więcej rzeczy sprawdzę, i tak dalej. Nie? Więc warto, myślę. Dobrze, opowiedziałem o Patronite, o czym zawsze zapominam, więc darujcie, że trochę więcej opowiedziałem. Dobrze, przechodzimy. Aha, spotkałem, byłem dzisiaj w ramach takiej przechadzki w takim dużym centrum handlowym, do którego się pieszo wybieram dla zdrowotności często. Żeby sobie połazić trochę i się przewietrzyć, to oczywiście w tym centrum handlowym jest księgarnia i oczywiście przy dziale historia tam patrzyłem na książki, kupiłem nawet jedną, nazywa się Pierwsze Stulecie Historii Polski. Jest bardzo ciekawe. Andrzeja Zielińskiego to jest jeden z tych prawdziwych historyków, którzy nie przepisują nacjonalistyczne uproszczenia, tylko naprawdę starają się sprawdzić. W tym przypadku, czy Mieszko nie był przypadkiem wikingiem? Będzie, będę o tym Wam opowiadał, będzie ta książka niedługo omawiana. Bo wszystko wskazuje na to, że mógł być wikingiem. Tylko polacy, polscy historycy się wolą tym nie zajmować, żeby właśnie nie dostać hejtu. Takiego jak dostaje na przykład Adam Leszczyński, takiego jak dostaje Kamil Janicki, jak dostaje ja, jak dostaje Andrzej Zieliński, właśnie. Bo prawdziwi historycy dostają hejt, bo naprawdę próbują coś ustalić, a nie powtarzają mity nacjonalistyczne. Także i i tam właśnie był, spotkałem właściwie, nie, on powiedział, że fanem to może nie, ale widzem stałym to tak jest. No i ten powiedział mi, że szkoda, że w Polsce nie ma takiego obozu, bo on mnie rozpoznał, się tam przywitał ze mną, że szkoda, że w Polsce nie ma niczego pośrodku, że jest tylko bardzo tak albo bardzo tak, że jest ta liberalna drużyna, jest ta nacjonalistyczna drużyna i nie ma nic pośrodku. No, i faktycznie nie ma nic pośrodku, bo Stanowski to nie jest pośrodku, tylko to jest też nacjonalista. To on chyba to wiedział, więc dlatego mówił, że nie ma nic pośrodku. I tutaj ja powiedziałem, że to jest prawda, tylko że jeżeli chodzi o nacjonalistyczne mity w Polsce, to one są obecne tylko po jednej stronie. To znaczy. To nie jest tak, że my liberałowie mówimy, że Polska nie może być wielkim krajem, w sensie ważnym, porządnym krajem. Możemy być, tylko trzeba coś innego robić niż tylko bręzlować się, że niby już jesteśmy, tak? bo to o to chodzi. Czyli nie można robić tak, jak robią nacjonaliści, tylko trzeba coś robić, trzeba budować coś w Polsce rzeczywiście. Tak? To wtedy tak, coś sensownego. Wtedy, wtedy będziemy poważanym krajem, mieć dobre relacje z innymi krajami. i Także tu nie ma tak, że są dwa obozy. Jeden mówi, że Polska nie będzie wielkim krajem, a drugi, że będzie albo już jest. Nie. Cała dyskusja odbywa się jakaś szczera, tylko po jednej stronie, po liberalnej stronie. Po tej stronie nacjonalistycznej nie ma żadnej dyskusji, tam jest chcieństwo, a za chcieństwa to się nic nie, nic tutaj nie. nie nic nie zrobi. No, ja od, odradzałem im zapraszanie drugi raz Bartosiaka, no ale co ja mogę? Mogą zapraszać, kogo chcą. Yy, to nie ma wartości dodanej z naproszenia Bartosiaka. Yy. Aha, aha, Polsat News. No, Polsat News jest symetrystyczny także to, to pasuje. Dobrze. Yy, tutaj ktoś powiedział o polskich obozach śmierci, tak, że się tak pisze. Ja jestem przekonany, że w większości przypadków, jak się tak pisało za granicą, to to znaczyło, że one są geograficzne w Polsce, a nikt nie myślał, że to Polacy je pobudowali. Także myśmy byli przewrażliwieni często, ale tak, no w niektórych przypadkach rzeczywiście się to wszystko trochę gmatwało i dobrze, żeśmy zwracali na to uwagę. Na to akurat zwracam uwagę i rządy pisowskie i platformerskie też. Także dobra, jedziemy. 81. Mit. 81 mit to jest mit, który jest oczywiście w Grecji popularny, to znaczy, że Grecja Platona i Warufakisa, to jest ta sama Grecja, tak? Wiecie, kto jest Warufakis, tak? Warufakis to jest ten gostek, co krytykował politykę austerity i tej oszczędności w ramach Eurozony, która uderzyła w Greków, a tak naprawdę to Grecy sami w siebie uderzyli, bardzo często fałszując swoje dane ekonomiczne po prostu. Stosując korupcję na wielką skalę. W każdym razie, jeżeli chodzi o Grecję dawną, no to Grecja dawna to jest jeden świat, a ta sturczała Grecja obecna to jest zupełnie coś innego, więc to jest mit, że jest jakiekolwiek nawiązanie znacznie więcej tradycji greckich w dobrym tego słowa znaczeniu, jakieś właśnie nawiązania do, do Aten, do retoryki, do dialektyki i tak dalej. Do dialektyki greckiej, retoryka to, to rzymska bardziej, to bar, dużo bardziej w Europie Zachodniej. Tradycja Starożytnej Grecji jest w Europie Zachodniej, a nie w Grecji dzisiaj. Czasami się tak zdarza, że kultura się zabije. Turcy zabili kulturę Starej Grecji. Zresztą, wcześniej zabili ją zresztą Bizantyjczycy częściowo. Trochę ją reprezentowali, a trochę ją wykańczali. Dobra, 82. 82. mit to jest. Że tylko Grecja wymyśliła demokrację. To jest też nieprawda. Demokracja była u niektórych ludów germańskich, u większości ludów germańskich były tak zwane tingi. Wybierano wodzów zgodnie z kompetencjami i wybierali to oczywiście nie wszyscy, ale na przykład wybierali to wszyscy wolni wojownicy i wybierali to też tego wodza kobiety z dobrych rodów, ważnych rodów. Czyli arystokratki, plus wszyscy wolni y, woje. Tacy ludzie wybierali w starożytnej Germanii rajka. Rajk, czyli, y, czyli król y, germański. I ten król był tylko na tej zasadzie, tak jak długo posiada hail, czyli zdolność dokonywania zwycięstw. Gdy nie posiada już hailu, to się go opuszcza. Tak to wyglądało. To o to chodzi też przy okazji na tych wiecach Adolfa, tak? że oni mówili o tej mocy germańskiej. Oni chodziło o to, dlatego oni to skandowali w trzeciej eszy. W każdym razie jest więcej poszlak, że Mieszko był wikingiem, niż że nie był. Poszlak, nie, dowodów to nie ma żadnych, bo to, to jest średniowiecze wczesne. O tym teraz dzisiaj nie mówimy, o tym powiemy sobie innym razem. Yy, Grecja nie była krajem jedynym, który wymyślił demokrację, ponieważ Germania wymyśliła je też i tingi skandynawskie nie są też wynalazkiem skandynawskim, tylko ogólnogermańskim. I teraz ktoś powie, no tak, ale wiece też były usłowien. Były, tylko że u Słowian wiece były od razu związane z nadużyciem władzy. To znaczy ten wybrany wódz, on starał się trzymać potem drużynę i yy, swoją władzę przedłużyć. Więc nie było takiego momentu, kiedy wódz jest wybierany na jakąś akcję zbrojną. Nic z tego nie wiemy. Nie wiemy nic o takich rzeczach. Czyli nie było demokratycznego accountability przed elektoratem. Tak? Nie było odpowiedzialności przed elektoratem. Nie ma też tego u Celtów. U Celtów są rodowi wodzowie. Mali królowie, stali, dynastie, tak? Takie jak właśnie ród, z którego pochodził Orgetoryks, na przykład wódz Helwetów, i tak dalej. Oni mogli być wypędzeni, ale oni byli zasadniczo jeden po drugim, i tak dalej. U starożytnych Gotów też tak było, ale to są bardzo nietypowi Germanie, bo Goci to Germanie oczywiście, ale to bardzo nietypowi Germanie. U wszystkich innych Germanów, czyli. W przeciwieństwie do Celtów i w przeciwieństwie do germańskich Gotów i w przeciwieństwie do wszystkich Słowian, u większości Germanów były tingi albo jakiś odpowiednik tingu i odpowiedzialność demokratyczna, de facto, demokratyczna, arystokratyczna, można tak powiedzieć, coś pomiędzy, czyli to było bardziej demokratyczne niż starożytna Grecja w zasadzie, niż w sensie Ateny. Także to nieprawda, że Grecja wymyśliła demokrację. Demokrację wymyśliła Szwecja, Niemcy, jeżeli można tak powiedzieć, upraszczając. Oprócz Grecji. Także jest co najmniej kilka źródeł pochodzenia demokracji w świecie. Go, kolejna, kolejny mit to, że August III był leniwym władcą. I to, to pochodzi z y, y, tego z powieści Ignacego Jana Kraszewskiego który starał się przedstawić Sasów ze wszystkich sił negatywnie. W ogóle głupoty powymyślał tam, zrobił z hrabiny kozel, która była Dunką, zrobił z niej jakąś polską miłośniczkę Polski i w ogóle, w ogóle głupoty tam są same. Ale między innymi jest to, że August III się interesuje sztuką, ale się na niej nie zna. August III specjalny w młodości jeździł, żeby posłuchać koncertu Vivaldiego. Do Wenecji. Także nie, to był, to był prawdziwy znawca sztuk. Doskonale ułożył gemeldę galerii, doskonale się znał na malarstwie. Więc to są wszystko antyniemieckie bzdury kraszewskiego, kraszewszczyzna. Żeby było ciekawie, to w, w NRD bzdury kraszewskiego też były popularne i nakręcono tam według nich taki, według Kraszewskiego, właśnie, w NRD nakręcono bardzo piękny, ale no, nie mówiący prawdy historycznej, ale bardzo pięknie zrobiony y, trzyodcinkowy taki cykl filmów, właśnie było, y, był właśnie Brühl, nie Kozel, potem Brül, a potem Austin tym siedmioletnim krieg. Tak, czyli z, z wojny 30-letniej. No i w związku z tym w związku z tym się to utrzymało, tak, bo komuniści w NRD chcieli coś ładnego pokazać z historii, ale chcieli jednocześnie podtrzymać złe skojarzenia ze swoimi własnymi saksońskimi władcami. To jest oczywiście odkręcane, tak, przez zarówno polskich, jak i Saskich, i w ogóle ogólnoniemieckich historyków. Ale to się utrzymało. I nie, August III był jednym z bardziej zdyscyplinowanych monarchów. To, że miał lekką nadwagę i że wykazał się ze dwa razy naiwnością polityczną wobec Prus, to było wyśmiewane w Prusach, więc też jest trochę propagandy pruskiej, antysaskiej, i, i w związku z tym się to utrwaliło. Generalnie August III był jednym z bardziej zdyscyplinowanych w pracy biurowej i państwowej władców i wcale nie ulegał tak brylowi, jak się mówi. Miał także innych ministrów, takich jak Zulkowski, to był polskiego pochodzenia, jak słyszycie. I ja, i także na przykład Wakebart Zalmur, który był adoptowanym synem ministra Wakebarta, który służył u Augusta II w Saksonii. Także miał wyważone, zasięgał wyważonych opinii od różnych ekspertów. I, za, I wtedy wydawał decyzję. Nie było tak, że bryl rządził za Augusta III. Więc to jest też nieprawda. Kolejny mit. Yy, dobra, tutaj zrobię małą przerwę, bo tu zadajecie mi dodatkowe pytania. To, to nie jest QA. My mówimy o kolejnych 10 mitach. Popularność teorii spiskowej jest taka, bo ludzie nie są podejrzliwi i chcą. Yy, uzasadnić swoją podejrzliwość i że zobaczcie, mówiłem, że knujo, knujo, no i widzicie, tam Milderberg czy tam coś. Brazylia, kto wie, by musiała trochę inną politykę prowadzić niż teraz. Brazylia to na pewno jest dosyć przyszłościowy kraj. Dobra, 80, yy, dobra, to to niech będzie 84 mit, bo właśnie zauważyłem, że nie mam mitu 84, mam dopiero, tak sobie policzyłem, że mam 85 od razu. 80 to niech będzie, że mit, że Brazylia nigdy nie będzie supermocarstwem. Nie, mogłaby być, zobaczymy. Natomiast 80, 85 mit, Brazylijczycy dostają mocno potyłku trochę od Amerykanów za to, że handlują i od Europejczyków też za to, że handlują z Rosją nadal. Afrykanizm to kolejny mit. Albo uznajmy, że 84. mit to będzie polskie obozy yy, zagłady. 85. mit to afrykanizm. Afrykanizm to jest mit, który wyznają Afrykańczycy i to ogromnej ilości. Kiedyś nawet taksów, z taksówkarzem w Lizbonie, czarnoskórym, rozmawiałem i on wyznawał ten mit, że Afryka była kiedyś jednym królestwem. Wiecie, że nie było Benin, Kongo, Togo. I Etiopia, bo taka była prawda, że były tylko cztery państwa, które można nazwać państwami, jak przybyli Portugalczycy i, i tak i inni potem. Nie, tylko że wszystko to było jednym państwem, a Europejczycy napisali fałszywą historię. I że oni na serio myślą, że te wszystkie zwalczające się ludy i różne plemiona, które nawet w, ramie, w ramach jednego kraju się mordują, że one stanowiły kiedyś jedną całość. Także oni naprawdę totalny odjazd to jest, bo to zakłada, że i oczywiście, jak ktoś jest, na przykład, ja słyszałem ten mit osobiście trzy, osobiście słyszałem go dwa razy. Od moich studentów, oczywiście afrykańskich nie, bo to są ludzie wykształceni, ale od takich, właśnie taksówkarzy i tak dalej, to tak. I no i oni wierzą oczywiście, jak są, jeżeli ktoś z nich jest na przykład Etiopczykiem, to wierzy, że w Addis Abeba była stolica całej Afryki, zanim przybyli Europejczycy. Jak ktoś jest, jeden gość był z Nigerii, to wierzył, że to w Lagosie, czy tam w ogóle gdziekolwiek w Nigerii była stolica tego państwa afrykańskiego. Więc oni nawet nie uzgodnili, gdzie stolica by była tego czegoś. Tak, To jest taki sam odpeł, jak wielka Lechia. Dobra, kolejna rzecz. Nowogród Wielki, tak, za, zapomniana, zapomniana najwybitniejsza część Rusi. To nie Ruś Kijowska była najwybitniejsza, tylko ani nie Moskiewska to już w ogóle, bo ona nie istniała. Moskwa zaistniała dopiero dzięki wysługiwaniu się Mongołom, czyli Moskwa, nie wiem czy wiecie, zbierała jarłyk od pozostałych Rusi i tak lizała po tyłku Mongołów i w ten sposób... Tutaj się zaskarbiła sobie wykorzystała Mongołów, żeby urosnąć ponad inne Rusie, Moskwa. Natomiast tutaj kwestia kwestia no, Kijowa jest, no, jest fantastyczna, tak, wcale nie Kijowa, tylko ki, fantastyczna, że Kijów był no, tą pierwszą, najważniejszą rusią, to jest prawda. Ale jeszcze jest nowogród wielki która się z, zamienił z czasem w Republikę Nowogrodu, taką, który należała nawet do Hanzy i robiły interesy i to była dosyć taka no, republika miejska, tak? Tego Moskwa potem wymordowała mieszkańców Nowogrodu. Najpierw zdobyła Nowogród, a potem wymordowała elity nowogrodzkie. I w ten sposób zaczęła, zniszczyła tą tradycję, ale też przy okazji też, można przy okazji też obalić mit, że Rosja musi być krajem autorytarnym. Po prostu opcja nieautorytarna, opcja republikańsko-morsko, kupiecko-liberalna została wymordowana w Rosji. Ale gdyby Moskwa przegrała z Nowogrodem, to kto wie, czy Rosja nie byłaby dzisiaj krajem liberalnym, bo nikt nie ma żaden kraj nie jest skazany, nawet Chiny. Chiny. Też jest takie coś, że muszą być niby autorytarne. Nie, nie muszą. Gdyby w XV wieku nie położono nacisku na Pekin, tylko położono nacisk na Szanghaj, Kanton i południe, gdzie byli kupcy i oni mieli światopogląd taoistyczno-wolnorynkowy, to prawdopodobnie Chiny byłyby całe, przypominały bardziej Tajwan. Jako, jako całość. Dobra, kolejna rzecz. Chrobry był świetny, a Mieszko II był zły. Mieszko II, w przeciwieństwie do Chrobrego, zadbał o kilka reform administracyjnych, więc zanim zaczął mieć problemy z utrzymaniem tronu, to zrobił kilka rzeczy, których Chrobry nie robił, a trzeba było je zrobić kiedyś. Więc Mieszko II był dobrym administratorem. Problem polega na tym, że drużyny się przyzwyczaiły, że co roku kogoś próbujemy łupić, i Mieszko drugi musiał prowadzić politykę, do której nie był przekonany czyli y, ruszyć na Milsko, Łużyce i Miśnie na przykład. Tak w stylu, właśnie, bolka chrobrego. No i to tam nawet się udało, ale potem się okazało, że dosyć mieli tego chrobrowania, kolejnego chrobrowania już teraz w wykonaniu mieszka drugiego, i wszyscy sąsiedzi się zmówili. I jak wiecie, najpierw Jarosław Mądry i cesarz, który tam był cesarz? Który to był cesarz? Henryk II, nie chyba. No, oni się zmówili przeciwko. Tak, bo cesarz Konrad będzie pomagał Odnowicielowi później. No właśnie, więc Henryk II. No i oni, tutaj był ten, 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 ten element, że oni ukarali mieszka drugiego za zbrodnie w zasadzie bo spokojnie można tak powiedzieć Chrobrego, bo hrobry rozstrzygnął walki między dwoma pretendentami do tronu Czech i jednego oślepił i uwięził prawda a także swojego zięcia świętopełka wydał właściwie na śmierć w rusi więc i przejął i szantażował rodziny Jarosława Mądrego w Kijowie, także Chrobry się zachowywał jak bandyta generalnie, nawet jak na standard epoki i za to zapłacił Mieszko II. Więc nie, Mieszko II był zdolnym i sympatycznym władcą, to Chrobry był władcą, który się nie mógł zdecydować, w jaką stronę ekspansji prowadzić. To jest bardzo duży, podstawowy dosyć błąd. Jeżeli ktoś chce prowadzić taką politykę agresywną, to niechże chociaż nie będzie okrutnikiem, bo to nigdy dobrze nie wychodzi, bo tam jest zemsta. A dwa, no to to, że trzeba się zdecydować na jeden, na jeden kierunek, prawda? Także tak to, tak to wygląda. Dobra. Kolejna rzecz to unia z Litwą, że byliśmy na nią skazani zarówno my, jak i litwini, że to była jedyna możliwa opcja. To było to, żeby Polska i Litwa razem działały. Otóż nie, nie była to wcale jedyna opcja. To jest myślenie w kategorii XVI wiecznej, kiedy Moskwa jest już silna i połyka Litwę, i Polska musi jej bronić. Przenoszenie XVI wiecznych warunków. Do wieku XIV, kiedy Polska brata się z Litwą, to, że myśmy się bratali z Litwą, to prawdopodobnie było przedłużenie dosyć głupiej polityki Łokietka, który bratał się z tymi poganami, okrutnikami. I cała Europa nas nienawidziła. I Krzyżacy zrobili doskonałą propagandę antypolską już za czasów Łokietka przeciwko Polsce, że Polska to stronnicy pogan przeklętych. No i bo, bo, bo tak było, bo byliśmy. Więc. Ym, Przede wszystkim Polska mogła zrobić tak, że zamiast łokietka wygrałby przemysł drugi w Poznaniu, poznański, i on prowadziłby jakąś politykę tutaj prawdopodobnie sojuszy może z Czechami, może, z, może jakiejś relacji wrzenienia się w niemieckie rody i szachowania w samych Niemczech Krzyżaków i udałoby się zachować Litwę jako państwo buforowe, żeby Rosja miała kogo bić. A nie nas. Także nie, także nie. nie, nie byliśmy skazani na Unię z Litwą. Później się próbuje zawsze zawsze próbuje się dopasowywać historię do tego, co się stało, a to jest błąd. Historia jest wolontarystyczna, to znaczy nie jest, nie jest określona wcześniej, tak? nie jest przedokreślona. Można ją kształtować cały czas. Więc nie, nie byliśmy skazani na Unię z Litwą. Absolutnie nie. Mógłbym jeszcze inne warianty. Na przykład Pols Polska skoncentrowałaby się na kierunku południowym na przykład. Tak, robi, tak chciał Jan Olbracht na przykład. To był dobry kierunek, tylko trzeba było mniej ufać papieżowi. Z tą to samo się tyczy zresztą kogoś, kto też taką politykę chciał realizować, czyli Warneńczyk wcześniej jeszcze. Dobra. Y Co tutaj dalej mamy? Że pracownik korporacji dzisiejszy, który posiada kredyt, to jest taki mit polityczno-historyczny, że pracownik korporacji, który posiada kredyt, ma gorzej niż chłop pańszczyźniany. Tego typu rzeczy wynikają nie tylko z głupoty i ignorancji o historii, co do historii, ale także z braku myślenia logicznego. Otóż wiedzcie, że jeżeli pańszczyzna była na przykład w wieku XV określona na jeden dzień w tygodniu, to to nie znaczyło, że to jest tyle chłop pracował, tylko to znaczyło, że to było minimum, ile chłop pracował. Tak? Pańszczyzna, jeden dzień w tygodniu, to było minimum. Do wieku 18 to potrafiło się zwiększyć do 9 dni w tygodniu albo 11 dni w tygodniu. To jest możliwe w ten sposób, że chłop musiał swoją żonę albo syna przeprowadzić i pracować na ziemi pana. Tak? To wtedy mógł to wyrobić. Czyli zwiększano pańszczyznę do takiego no, niesamowitego rozmiaru, i to był zawsze to minimum, a maksimum to sobie można było ciągnąć wcześniej już więcej. Więc to jest nieprawda, że dzisiaj pracujemy pięć dni w tygodniu, a chłop na pańszczyźnie miał tylko jeden dzień. To po prostu ludzie nie rozumieją, że to było minimum. Było minimum, że, że chłop przynajmniej tyle musi. Natomiast maksimum no to przy, pod każdym pretekstem, a jeszcze chłop miał mnóstwo dodatkowych tych wobec pana, jakieś tam dbanie o drogi, jakieś tam szarawarki czy szarwarki, nie pamiętam jak to się nazywało. Tego było dużo, a poza tym kredyt, jeżeli nawet nas dławi, to zaciągamy go sobie sami, a chłop nie mógł, nie mógł się nawet wykupić z niewoli. To nawet czarny na plantacji w Ameryce mógł się teoretycznie wykupić z niewoli. Rzadko to było, ale się zdarzało. Albo ktoś go mógł wykupić. Natomiast chłop się nie mógł nawet wykupić z niewoli. Chłop nie mógł zaciągnąć kredytu swobodnie, bo nic nie miał, nic nie posiadał. Wszystko należało do pana. Chłop nie mógł handlować, nie, nie mógł sprzedać własnych płodów rolnych. To byłby małym przedsiębiorcą, Nie mógł tego robić. Nie w Polsce. W innych krajach tak. W innych krajach miał czynsz, był mikroprzedsiębiorcą i, i, i czynsz, tak? W Polsce nie. W Polsce i w Rosji była pańszczyzna. Przez 95% chłopów była pod pańszczyzną. Na przykład we Francji w 1770, w 1770 roku, na przykład we Francji, takich chłopów pańszczyźnianych no to było z 18%, czyli co piąty, a u nas to co dwudziesty nie był taki. No jest jednak różnica, prawda? Przywiązanych do ziemi chłopów w Szwecji zawsze też trochę było, ale to było tak 10-12% w, w XVII na przykład wieku. A reszta uprawiała uwolnioną ziemię, jurt. Więc tutaj się kłamie. Poza tym nikt nie, 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 cię nie zmusza do wzięcia kredytu. Naprawdę. Po co bierzesz kredyt, żeby mieć swój dom? No to oświadczam wam, że chłop w Polsce nie mógł mieć domu. To nie był jego dom. Więc to na, nie ma w ogóle żadnego porównania. Pracownik korporacji dzisiaj to jest miód i, masł, miód i mleko płynące w porównaniu. Pracownik korporacji z dużym kredytem to nadal jest fantastyczny los. W porównaniu z chłopem pańszczyźnianym w ogóle nie ma porównania. To jakiś debil to wymyślił. Z konfederacji pewnie, bo to oni takie bzdury wymyślają. Pewnie dlatego, żeby szerzyć tu chaos i przypodobać się Rosji. Dobrze. Czy potop szwedzki wyrządził więcej szkód w Polsce niż Druga wojna światowa? Nie. Nie wiem skąd to przekonanie, że Szwedzi zniszczyli tu więcej niż Druga wojna światowa. Szwedzi zniszczyli dużo. Szwedzi niszczyli też głupio, bo Szwedzi niszczyli także ziemię i majątki ludzi, którzy ich wsparli w Kejdanach i na Litwie. Więc Szwedzi wykazali się też głupotą tutaj i niszczyli bez sensu i niszczyli dużo. Ale nie, absolutnie nie można powiedzieć, że, że to było gorzej niż. Zresztą, ten, ten mit, że Szwedzi zniszczyli Polskę bardziej niż Adolf i Stalin to się bierze stąd, że Recovery po, tym, po, tej, po tej tragedii się tutaj. To trzeba też trzeba pamiętać, że bardzo wiele szlachty kolaborowało ze Szwedami, prawda? Do pewnego momentu, więc to sami sobie to zrobiliśmy, to jest jedna sprawa. Ale jeżeli chodzi o samą skalę, to pamiętajcie, że w XVII wieku nikt nam nie pomagał odbudowywać się, prawda? A w, po drugiej wojnie światowej pomagała nam się odbudowywać Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, no też psia ich nędza, ale też pomagali, tak, Czyli były dostawy UNRA. United tam United Nations Recovery coś tam coś tam nie pamiętam tego skrótu UNRA w każdym razie paczki. I na przykład Poznań był już zaopatrzony w pełni w 1947 roku. Ciągle były problemy zaopatrzeniowe, niedostatek żywności od 405 do 407 roku. No i tak po to szwedzki też myśmy wyszli z z tego, co Potop Szwedzki nabroił gdzieś tak około 1680. Gdyby nam ktoś pomagał się odbudowywać i była jakiś odpowiednik UNRA w tamtych czasach, to by to nastąpiło znacznie wcześniej. Ale niestety wybraliśmy sobie głupiego króla, dwóch głupich królów, wiśniowieckiego i sobieskiego, którzy nie mieli pieniędzy i nie mieli stosunków i byli tylko i wyłącznie mogli być tylko agentami obcych rządów, bo nie mieli własnych pieniędzy dostatecznie. Wiśniewiecki był uzależniony od Austrii, a Sobieski od Francji, i oni nie dysponowali odpowiednią im zapleczem i odpowiednią swoją partią, żeby szybko Polskę odbudować. Także to dlatego. Gdybyśmy od razu mieli dynastię Saską, to prawdopodobnie byśmy mogli szybciej. Się wyciągnąć z, z tych zniszczeń po, po, po potopie. To tyle, jeśli chodzi o, o te kwestie. Za chwilę coś z zupełnie innej beczki. Jeden z patronów, wielkie tutaj mucias, gracias. Dostałem, słuchajcie, czasopismo z Kolumbii, z Kolumbii, semana, semana czyli tydzień. I zaraz to przeczytam i wam opowiem, co się w tym znajduje, sobie, poczytamy też trochę raz. semana, to ale to za chwilę, tak? Także to Astalowego I zachęcam do patronowania, zachęcam do subskrybowania i, i, i do, zachęcam też do mówienia znajomym o moim kanale, bo czemu nie? Także do wspierania na wszystkie możliwe sposoby. Ja się staram coraz bardziej, żeby ten kanał, ostatnio żyję coraz bardziej tym kanałem, bo mi się trochę znudziło pisać o tej historii poznania i stwierdziłem, że zrobię tak, żeby ten kanał był najlepszy, jak tylko jestem w stanie. Tak? Czyli już nie ma takich półśrodków, jak jeszcze tam miesiąc temu myślałem, żeby tak głównie pisać książki, a kanał to tak przy okazji. To nie, to myśl, kładę nacisk bardziej na kanał teraz, więc staram się bardziej i mam nadzieję, że to widzicie i doceniacie. Dzieło od liberalizmu będzie dopiero po dziele o Francji, a dziele o Francji to popędzamy tego naszego profesora, korektora, no ale no niestety on, jak wiecie, że tam była ta obsuwa, i on to potem robił w czasie, kiedy nie ma czasu tego robić. I to jest ten problem. No niestety, także my wie, wiemy, że ta Francja to trochę znowu się coś przyciągło, ale przynajmniej będzie dobrze sprawdzone i dobrze zrobione, a mam nadzieję, że tak za tydzień już naprawdę ta książka będzie w składzie, tak, a w dwa tygodnie, dwa, trzy tygodnie będzie w druku, tak. Mamy taką nadzieję, bo my też chcemy, żeby to już wreszcie wyszło, tak? A propos jestem w mundurze francuskim z XIX wieku. Założyłem go specjalnie, żeby właśnie powiedzieć o tym, ale bym zapomniał, gdyby nie się nie spytali. Się dużo dzieje, o dużo rzeczy chcę wam powiedzieć i wiecie, gubi się wątek czasami. No dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Cieszę się, że tak uważacie. Dobrze. W takim razie słuchajcie, za niedługo, po prostu en unos minutos będę tutaj z powrotem, więc. I opowiem wam troszkę o tej właśnie prasie kolumbijskiej, bo to jest rarytas, nie? Jednak inny kontynent. Zobaczymy, co tam piszą o swoim własnym kraju i o świecie. Może coś o Polsce piszą, ale byłoby jaja. Zobaczymy.